Siemanowi, to witać na kolejnym odcineczku na moim kanale Playmax Games, a my dzisiaj gramy w Spidermana. A jeżeli ten film wam się spodoba, zostawcie łapkę do góry i subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, aby lecimy z gierku. I dzisiaj gramy właśnie w Spidermana i słuchamy audycji Jamesa. Temu demony dokonały kolejnego ataku terrorystycznego. Porwały autobus wycieczkowy i wzięły pasażerów na zakładników. Jest z nami jedna z porwanych, pani Edna Packer z Ediny w Minnesocie. Proszę powiedzieć, co tam się stało? Ci zamaskowani zwyrodnialcy weszli do autobusu, wymachując bronią. Myślałam, że już nigdy nie zobaczę swoich dzieci. Wtedy do akcji ruszyła policja. No i Spider-Man był taki dzielny. Pani Packer, cieszę się, że jest pani z nami i że mogę panią oświecić w temacie Spider-Man. Nie jest pani z miasta, więc nie wie pani, jakim jest łachudrą. Uratował mnie i mojego męża. Proszę na to spojrzeć z innej strony. Macie takie przypadki w Edinie? Ależ oczywiście, że nie. A macie w Edinie Spidermana? Nie. Zapewniam panią, że to nie przypadek. Nie ma za co dziękować, pani Packer. Wyjaśnienie tych rzeczy to moja powinność wobec społeczeństwa. Nie, naprawdę. A jak widzicie, mamy nowy kostium, który jest kozacki po prostu. Karton na głowie. Czemu by nie? Bomby. Bomby, czemu znowu bomby? Oczywiście pójdziemy na misję fabularną. Oczywiście zrobiłem trochę poza odcinkami tych misji pobocznych. No i co? Najlepiej, że Maś zrobił jakąś. Nara. Nara. O, właśnie mamy nowy gadżet. Salwa dźwiękowa. Nie wstrząsowa, jaka dźwiękowa, Jezu. O Jezu. To ja już wiem, jak to zrobić. Spieszę z pomocą. Jak ja to zrobić? Ej, ja to nigdy nie miałem, ale fajne. Pyk, pyk, pyk i pyk. Czaj, dodać. Dobra, pyk. Łatwo. Szybko musimy te bomby. No. Czemu? Spider-Manie, snajperzy! Mam to gdzieś na razie. Łatwo. Nawet nie muszę tych zabijać snajperów. Nie mogę zostawić snajperów, bo dobiorą się do policji. Ludzie, no! Czy co jest? Coś mi pominęło, czy co? Nie rozumiem, z tymi snajperami o co chodzi. A tu? Nie, a to nowy jest. Dobra. A to twoje, więc zostaw. A masz, trafię ci bez stamtąd. Bo ja innych trafię. Biegnę! A... Wolę... Gonga! Ci sprzedałem.
Nara, Nara. No, raz, dwa, trzy. Tym demonom przydałyby się w wakacje czy coś. Strasznie są nerwowi. No, zgodzę się. Dobra, lecimy na nasz cel fabularny. Przeniosę się już tam, bo pewnie będą przestępstwa, a ja potem to będę przedłużać. Gdzie nasz cel fabularny? Dobra. Spider Hacker? No nie wiedziałem, że istnieje coś takiego. Dobra, tędy mogę się dostać do gabinetu Osborna. Nie mogę tam wejść, dopóki nie wyłączę modułów bezpieczeństwa. Ale jeśli mnie zobaczą, zamkną cały budynek. Mógłbym chyba zhakować moduły sieci bezpieczeństwa z zewnątrz. Kacie. No i proszę, moduł bezpieczeństwa. Wygląda na to, że są. Hakuje, hakuje. To powinno ułatwić sprawę. Co jest? Ochrona, meldujcie. Oddział Sable Alpha w gotowości. Wygląda na problem z prądem. Rozumiem. Zostańcie na zewnątrz, a my spróbujemy to naprawić. A już myślałem, że będzie łatwo. Cel na widoku. To Spider-Man! Nie! Kur. Wszystkich oddziałów. Chyba mamy problem z oprogramowaniem. Wzywamy specjalistę. Przyjąłem. Dalej przeczesujemy teren. Dobra, hakuję, hakuję. No? Agenci, ktoś przejmuje jeden z naszych podsystemów. Uruchamiamy protokół Delta. Rany, już dosłownie wszyscy mają drony. Oddziały Sable, jak sytuacja? Dobra, ja uciekam. Na zewnątrz jest czysto. Teren czysty. Czyli nawaliło oprogramowanie? Nie wiemy, badamy sprawę. Najlepiej zachowajcie czujność. Tym ludzie, bo ja nie wiem. Okej, jeszcze tylko dwa moduły. A tutaj jakiś. Wentami, ha! Ale tu ja nie widzę, ja tylko widzę przeciwników. No jak bym nie wiedział, że... Znajdź kolejny moduł bezpieczeństwa. No szukam! O, no tu. Do wszystkich oddziałów Sable. Istnieje niewielka możliwość, że mam... Cel na widoku! Ja! To Spider-Man! Kur! Ajajaj! Oddziały Sable, jak sytuacja? Na zewnątrz jest czysto. Teren czysty. Czyli nawaliło oprogramowanie? Do wszystkich oddziałów Sable. Kur! Cel na widoku. To Spider-Man! O!
Nie lubię takich misji skrankowych i to, bo oni mają te drony, wszystko. Jak sytuacja? Na zewnątrz jest czysto. Teren czysty. Czyli nawaliło oprogramowanie? Nie wiemy, badamy sprawę. Najlepiej zachowajcie czujność. Okej, jeszcze tylko dwa moduły. Do wszystkich oddziałów Sable. Istnieje niewielka możliwość, że mamy intruza. Analizujemy dane. Cholera. Kolejny podsystem się wyłącza. Niech ktoś zajrzy na 85 poziom. Przyjąłem. Ptaszek poleciał. Super! Hej, MJ. Jestem trochę zajęty. Streszczę się. Chyba wiem, gdzie szukać Charlesa Standisha. Jeśli się z nim spotkam, powinnam go nakłonić do mówienia. Skoro wiedział o Delaney'u, pewnie wie też coś o Michaelsie. Okej. Tylko nie rób niczego ryzykownego. Cel na widoku. To Spider-Man! Jezus, zły jestem. Muszę spadać. Hej, MJ. Jestem trochę zajęty. Streszczę się. Chyba wiem, gdzie szukać Charlesa Standisha. Jeśli się z nim spotkam, powinnam go nakłonić do mówienia. Cel na widoku. To Spider-Man! Cicho! Co? Jak? O nie! Muszę spadać. Hej, MJ, jestem trochę zajęty. Streszczę się. Chyba wiem, gdzie szukać Charlesa Standisha. Jeśli się z nim spotkam, powinnam go nakłonić do mówienia. Skoro wiedział o Delaney'u, pewnie wie też coś o Michaelsie. Okej, tylko nie rób niczego ryzykownego. Skoro mowa o ryzykowaniu, muszę znaleźć ostatni moduł. No. Nie, zostawcie mnie. Nara. Jest ostatni. Hakuję. Let's go! Teraz mogę się dostać do gabinetu Normana i poszukać informacji o Morganie Michaelsie i o oddechu diabła. Na zewnątrz jest czysto. Czy mamy zamykać? Jeszcze nie. Pan Osborne jest w trakcie ważnej rozmowy. Ale szukajcie dalej. Ktoś na pewno tam jest. Moment. Przełączam na bezpieczną linię. Jestem o krok przed tobą, Wilson. Moi ludzie przetrząsnęli twoje akta. Jeśli spróbujesz ujawnić naszą umowę, cóż, twoje słowo przeciwko mojemu. A to nie ja siedzę za kratkami. Zaraz. Norman rozmawia z Wilsonem Fiskiem? Posąg Nio? O czym ty mówisz? Posąg Nio z domu aukcyjnego. Rozmawiają o teczce, którą znalazła MJ. Albo twój komputer znał odpowiedzi. Dobra. GR-27. Doktor Morgan Michaels jest głównym badaczem, ale lokalizacja laboratorium jest wymazana. Automatycznie sterowany CRISPR. Gdyby to faktycznie działało, mogłoby wyleczyć każdą chorobę genetyczną. Mukowiscydozę, chorobę Huntingtona, szok. Co? Ciary. Oj. Co? GR-27 to oddech diabła. Ma leczyć choroby, ale w obecnej formie jest jak broń biologiczna. A dlaczego Norman w twoim... Michaels nosi jedyną próbkę zawsze przy sobie. Dlatego nie chce go dorwać. Znajdziemy Michaelsa, znajdziemy oddech diabła. Spider Hacker! Oh my god! Proszony gość. Za niedługo. Hej, co tam? MJ, posłuchaj. Oddech diabła wcale nie miał być bronią. To lek na zaburzenia genetyczne, ale póki co jest niedopracowany. Zamiast uzdrawiać ciało, rozdziera je. Musimy odnaleźć doktora Michaelsa. Nie wierzę, że Sable zdoła powstrzymać coś tak groźnego. Mam pewien trop. Charles Standish jest w placówce Sable w Central Parku. Jeśli ktoś wie, gdzie znajduje się Michaels, to właśnie on. Próbuję do niego dotrzeć. Dotrzeć? Tam jest pełno strażników. Jak chcesz do niego dotrzeć?
Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć w parterze. Zakraść się do bazy przy Sable. To nie jest dobry pomysł. Dobra. Pokonałem tego wrestlera wkrótce po zyskaniu mocy. Nigdy wcześniej nie miałem tyle kasy. W sumie to nigdy później też. O. Dobra, lecimy na główną misję fabularną, tylko zdjęcie sobie zrobię tu. Dobra, wezmę to, co pójdę. Zdaje się, że doktor... Buka z masła! Leży w umyśle. Spójrz na mnie. Umysł o nieograniczonym potencjale. Uwięziony w starym, zmęczonym ciele. Pomyśl, ile mógłbym osiągnąć, gdybym się z niego uwolnił. Tworząc interfejs neuronowy, powinniśmy odważnie szukać czegoś więcej niż możliwości kopiowania naszych marnych ciał. Wejść w głąb umysłu. Nie widziałem jeszcze u doktora takiej ekscytacji. Oby nie była za wielka. O, Sable! Gdzie jesteś, MJ? Gdzie? A, bo MJ! O! Tak. Kur... O nie, te pierdzielone misje z MJ! Jak chcesz do niego dotrzeć? Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć, partnerze. Standisz gdzieś tu jest. Muszę jakoś ominąć strażników. Pora sprawdzić, czy przynęty odpita działają. Oby! Ten otwór w ogrodzeniu wygląda obiecująco. Muszę odwrócić uwagę straży. Taki coś? Z drogi, chłop. Co to? Muszę iść. Już. Łatwo! Zostań tu. Sprawdzę, jak tam nasz gość. Jasne? Gość. To pewnie Standish. Musi gdzieś tu być. Co to? Czekaj, kur... Ajajaj. Czekajcie, zrobię tak. Co to? Czekaj! Kurno! Ja, trzeba to jakoś lepiej rozegrać. Nie, nie dosięga to go. Co to? Szybciej, no idź. Co to? Jest! Zdawało mi się. Zdawało ci się. A to co? A kto to? A to mieliśmy? Zabijają wszystkich związanych z oddechem diabła. Standish jest w niebezpieczeństwie. Powinnam zrobić zdjęcie. No, sfotografowałem. Zły kadr. Mam to. Drogę. Jest Standish. Wiedziałam. Muszę się dostać do namiotu.
Ale jak? Tu się rodzi pytanie. Jak Mary Jane Watson chce się dostać do namiotu? Stanisz jest bezpieczny. Zablokujcie łączność. Nie chcę żadnych przecieków. O Silversej. Szlak. Generator ma. Nie zajmie go to na długo. No ja akurat ktoś tu idzie. Centrala, u nas dalej bez zmian. Łatwo. Odpalcie ten wóz. Miał być na przedmieściach godzinę temu. Przyjąłem, ruszamy. A tam muszę się dostać. Mogę się za nim ukryć. Szybciutko. Czekaj! Kur. A bo ja miałem iść obok niego, żeby ten mnie nie zauważyli. Dobra, już czaję, czaję, czaję. Dobra, schody, schody, szybko. Czemu nie mogę wchodzić szybciej? Brawo i Czarni są już gotowi do przeniesienia do... Czekaj! Nara! Kurczę, no! Jest takie ciężkie. Dodać dwie jednostki. Michaels ma jedyną próbkę oddechu diabła. Nie będę odpowiadać za pandemię. A to co u diabła? Centrala, coś usłyszałem. Idę się rozejrzeć. Jest! Kryjówki. Jeśli doktor Michaels jest w jednej z nich, Standish może wiedzieć, w której. Centrala. Muszę się śpieszyć. Namiot Standisha. Nie wierzę, że Michaels tak sobie nosi obecnie. Znowu? Co jest z tymi lampami? Coś mi się przewidziało. Ruszaj. Aha! Lecimy, jak ja mam teraz tych dwóch. A, dobra. Nara, tam masz iść, tam. A to co u diabła? Co to było? Nie, 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 no, no, no. No, no, no. Szybko, szybko! Kur. Jest! Walone misje z MJ, nienawidzę ich. Standish? Szlak. Charles, gdzie jest doktor Morgan Michaels? Lee cię przysłał. Prawda? Nie. Jeśli chce mnie zabić, powiedz mu, żeby zrobił to sam. Nie pracuję ani dla demonów, ani dla Sable. Jestem reporterką. I tak jak ty... Chcę powstrzymać Lee. Watson, słyszałem o tobie.
Sable nie chce mnie słuchać. Trzyma Michaelsa w Bowen. Jutro w południe mają go przenieść do nowej kryjówki. W ogóle jej nie obchodzi Grand Central. Grand Central? Kiedy byłem uwięziony przez demona, słyszałem, jak mówiły, że chcą... Co takiego, Charles? Czego demony szukają na Grand Central? Co to... Charles! Co u licha? Nie był agent Sable. Zdecydowanie nie był. Sorry, Charlie. Okej, pora czekaj! Spadać. On coś wie o... Ciekawe, bardzo ciekawe. Chyba zabujałem się odrobinę za daleko. MJ jest na mnie zła. No ale MJ, no! Nie złoś się na mnie, no. To nie moja wina, że myślałem, że to jakiś agent Sable. O, jest! Więcej zadaję obrażeń! Hej, jeszcze jedno. Sorry, Charlie. Nokautujesz kolesia. Rujnujesz moje dochodzenie i jedyne, co potrafisz powiedzieć, to sorry, Charlie. Potrafisz być poważny? Co? MJ, nie! Dałem ciała! Ja chciałem rozładować napięcie! Rozładować napięcie? Właśnie dlatego się rozstaliśmy, wiesz? Myślałem, że rozstaliśmy się, żebyś mogła się skupić na karierze. Rozstaliśmy się, bo traktowałeś mnie jak dziecko. MJ, nie rób tego, nie rób tamtego. To zbyt niebezpieczne, MJ. Może i nie mam tajemniczych mocy, ale nie jestem ze szkła. Wkradłaś się do środka bazy pełnej... Wiesz co, możemy zejść teraz z tego tematu, proszę. Dowiedziałaś się czegoś o doktorze Michaelsie? Dobrze. Michaels jest gdzieś w Bowery. Agenci Sable przenoszą go jutro w południe. Cudownie. Coś jeszcze? Na moment przed moim wejściem Smoka wspomniał coś o Grand Central. On nie... Nieważne. Peter, muszę spadać. Mam deadline. Peter. Po tym wiem, że wciąż się gniewa. Peter. Brawo, superbohaterze. No, niestety. Dobra, sobie bo już się kończy odcinek. Więc widzowie, mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę do góry i subskrybujcie na kanał z dzwoneczkiem. A jeszcze z wami żegnam. Miura!